Pani Marszałek, Panie, Panowie Posłowie, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt zaprezentować 5 kandydatów do Trybunału Stanu, w tym zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje na stanowisko wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu pana Karola Adama Karskiego. Pan Adam Karski, Karol Karski, urodził się 13 maja 1966 roku w Warszawie. W 1990 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1991 roku studia z zakresu nauk politycznych o specjalności stosunki międzynarodowe Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nadała mu stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, a w 2011 roku doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Ukończył także kursy w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego i w Akademii Prawa Europejskiego przy Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Od 1990 roku jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W różnych okresach wykładał równolegle także na innych uczelniach, w tym m.in. na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, wchodzi w skład Komitetu Naukowego tego stowarzyszenia. Równolegle z prowadzeniem pracy naukowej pracował także w administracji samorządowej i państwowej. Był m.in. wiceministrem spraw zagranicznych oraz radnym samorządu warszawskiego. Pełni m.in. funkcję przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Był członkiem Zespołu Polityki Europejskiej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także wiceprzewodniczącym Forum Zrównoważonego Rozwoju Rady Europejskich Gmin i Regionów oraz wiceprezydentem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Był posłem na Sejm 5. i 6. kadencji, gdzie pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej oraz ochrony praw człowieka. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, złotym medalem za zasługi dla Policji, srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju oraz srebrnym medalem Gloria Artis. Na członków Trybunału Stanu w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości rekomenduję pana Piotra Łukasza Andrzejewskiego. Piotr Łukasz Andrzejewski urodził się 2 stycznia 1942 roku w Warszawie. W 1964 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Na tej samej uczelni otrzymał absolutorium z historii sztuki. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej i złożeniu egzaminu sędziowskiego rozpoczął aplikację adwokacką. W 1971 roku rozpoczął praktykę adwokacką. Był związany z opozycją demokratyczną. Na przełomie sierpnia i września 1980 roku był pierwszym konsultantem prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Hucie Katowice. Jako pełnomocnik tego komitetu był autorem pierwszego wniosku o rejestrację NZZ Solidarność w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego był obrońcą w licznych procesach politycznych działaczy NZZ Solidarność, w tym pierwszego procesu stanu wojennego pracowników Instytutu Badań Jądrowych z warszawskiego Żerania. Na pierwszym Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1983 roku publicznie potępił łamanie praw człowieka w okresie stanu wojennego. Na polecenie ówczesnych władz wytoczono mu 8 spraw dyscyplinarnych pod pozorem naruszenia wolności słowa. W wyniku jednej z nich
po rewizji nadzwyczajnej wniesionej do Sądu Najwyższego przez ministra sprawiedliwości, został pozbawiony wykonywania prawa zawodu przez rok. Był jednym z inicjatorów powtórnej rejestracji zakładowych komitetów założycielskich NSZZ Solidarność i reprezentował w sądach około 40 takich komitetów. W wyborach 1989 roku był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej jako przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Od 1983 roku był członkiem konspiracyjno-dokumentacyjnej struktury Komitetu Helsińskiego, a następnie członkiem założycielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 1988 roku otrzymał nagrodę duńskiej Fundacji Paula Lauritzena za działalność w obronie praw człowieka. Od 15 grudnia 1991 roku do 6 września 1992 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego likwidatora dotychczasowych struktur Państwowej Jednostki Organizacyjnej Radio i Telewizja. Autor ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa oraz reprezentant NSZZ Solidarność w procesach wytoczonych na jej podstawie. Był członkiem Komisji Konstytucyjnej NSZZ Solidarność i ugrupowań prawicowych, centroprawicowych. Był współautorem obywatelskiego projektu Konstytucji. Był członkiem i przewodniczącym wielu komisji senackich w trakcie sprawowania mandatu senatora. Przypomnę, że jako jeden z nielicznych był senatorem pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, szóstej i siódmej kadencji. Również na członka Trybunału Stanu Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje pana Zbigniewa Jana Cichonia. Pan Zbigniew Jan Cichoń urodził się 21 grudnia 1952 roku w Częstochowie. W 1975 roku został magistrem administracji, a w 1976 roku magistrem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach został zatrudniony na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego jako asystent. W 1976 roku, po zatrzymaniu przez Służbę Bezpieczeństwa pod zarzutem działalności przeciwko ustrojowi PRL, został zwolniony ze stanowiska asystenta. Ukończył aplikację sądową, radcowską i adwokacką. W latach 1982-1989 był obrońcą osób dotkniętych represjami reżimu komunistycznego. Do 1982 roku był radcą prawnym, a po ukończeniu aplikacji adwokackiej w 1982 roku został adwokatem. W latach 1997-2001, a następnie od 2005-2010 był sędzią Trybunału Stanu. Sprawował mandat senatora siódmej kadencji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Od 1998 roku do 2010 roku był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W latach 1993-2009 był przewodniczącym Komisji Praw Człowieka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, a w latach 1996-2010 wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 1991 roku był stypendystą Rady Europy w Strasburgu. W 1991 roku i Wydziału Praw Człowieka w DePaul University w Chicago oraz w 1992 roku praktykantem w amerykańskich kancelariach adwokackich. Jest absolwentem szkolenia obrońców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, zorganizowanego w Europejsze Rechtsakademie w Trewirze. Wykładał na konferencjach Rady Europy w Kijowie, Lwowie, Wilnie, Użgorodzie, Mińsku, Krakowie, Opolu i Warszawie. Jest autorem licznych publikacji dotyczących praw człowieka w czasopismach i periodykach polskich i zagranicznych. Współautorem wydań książkowych poświęconych tej tematyce. Organizował międzynarodowe konferencje dotyczące praw człowieka, w tym m.in. w 2005 roku na temat nowe wyzwania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka pochodzące z byłych krajów komunistycznych. Występował w pierwszej polskiej sprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w 1997 roku,
oraz w innych sprawach, w tym w wygranej sprawie o mienie zaburzańskie, zakończonej sukcesem zmieniającym sytuację prawną 80 tysięcy zaburzan. Jest prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Krakowie, doradcą Solidarności Regionu Małopolska od powstania Związku, Solidarności Rolników Indywidualnych, Solidarności Rzemieślników. Jest też doradcą, adwokatem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Politechniki Krakowskiej od 1980 roku do chwili obecnej. Doradza pro publico bono w poradniach charytatywnych. Jest autorem ekspertyz i opracowań programowych dla AWS, Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Małopolska, a także dla Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Kolejnym kandydatem na członka Trybunału Stanu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości jest pan Grzegorz Górski. Pan Grzegorz Górski urodził się 14 grudnia 1961 roku w Toruniu. W 1985 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tym wydziale doktoryzował się w 1988 roku. Habilitację uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1996 roku. W latach 1988 do 1992 pracował w Zakładzie Historii Pomorza Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Od 1997 roku jest kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie pracuje od 1994 roku. Od 1998 roku jest dyrektorem Centrum Prawa Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, utworzonego wspólnie z Chicago Kent College of Law. W latach 2001 do 2005 był kierownikiem sekcji ogólnych nauk o prawie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2004 do 2007 był rektorem Wyższej Warszawskiej Szkoły Kolegium Warsowieńskie. W latach 2006 do 2008 był dyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle w Warszawie. Jest promotorem 14 obronionych prac doktorskich, uczestniczył w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych jako recenzent. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także członkiem Rady Fundacji Archiwum Pomorskiej Armii Krajowej. Był współzałożycielem i przez wiele lat wiceprzewodniczącym Kolegium Redakcyjnego Półrocznika Historycznego Czasy Nowożytne. Obecnie jest zastępcą redaktora naczelnego studiów prawniczych KUL. Zorganizował ponad 20 konferencji naukowych, w tym Międzynarodową Konferencję Historyków Prawa w Lublinie w 1999 roku oraz dwie konferencje naukowe w Chicago w USA wspólnie z Chicago Kent College of Law, poświęcone przemianom ustrojowym w Polsce i problematyce budowy państwa prawa w Polsce. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski oraz w historii ustroju i prawa Polski po 1918 roku, a także w historii ustroju i prawa USA i Wielkiej Brytanii. Jest autorem ponad 150 monografii i artykułów naukowych. Kolejnym kandydatem na członka Trybunału Stanu z ramienia Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość jest pan Mariusz Muszyński. Pan Mariusz Muszyński ma 47 lat. W 1991 roku ukończył studia prawnicze, a w latach 1991 do 1992 odbył aplikację w prokuraturze rejonowej w Toruniu. W 1993 roku został stypendystą Uniwersytetu w Wiedniu. W latach 1995 do 1998 pracował na stanowisku starszego eksperta w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Departamencie Prawno-Traktatowym. Następnie do 2002 roku pełnił funkcję kierownika działu prawnego i pierwszego sekretarza ambasady w Wydziale Konsularnym Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. W latach 2002 do 2005 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
w Departamencie Prawno-Traktatowym jako radca, a następnie kierownik Zespołu Prawa Krajowego i Międzynarodowego Prywatnego. W tym samym czasie pracował również jako adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego. W 2005 roku został profesorem uniwersyteckim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie objął stanowisko kierownika katedry. W latach 2006-2007 sprawował funkcję przewodniczącego zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. W latach 2007-2009 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest doktorem habilitowanym prawa. Obecnie wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Handlu i Prawa imienia Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Od 2007 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji, w tym około 120 naukowych i około 100 artykułów publicystycznych. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym, prawie Unii Europejskiej, polskim i niemieckim prawie konstytucyjnym oraz w stosunkach międzynarodowych. Panie i panowie posłowie, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości rekomenduję przegłosowanie kandydatów na członków do Trybunału Stanu, w tym na zastępcę Trybunału Stanu. Wszyscy zaprezentowani przeze mnie kandydaci, jak wynika z przedstawionych biografii, spełniają wymogi określone w przepisach ustawy. Ich dotychczasowy tryb życia, ich dorobek naukowy, działalność publiczna, wiedza, jak również ich doświadczenie życiowe pretendują ich do objęcia proponowanych funkcji. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.